ze specjalistą. Dobra, teraz sobie powiemy o takich najczęstszych błędach i mitach w tym przygotowaniu motorycznym. Teraz tak, trenowanie kulturystyczne lub crossfitowo. O ile kulturystycznie, to raczej wszyscy mniej więcej już wiedzą, że raczej tak się nie trenuje, bo naszemu zawodnikowi nie zależy na dużym bicepsie, tak, czy tam na dużej klacie. Crossfit, no to trochę już powiedziałem, tak, ale generalnie crossfit nie jest przygotowaniem motorycznym i kondycja, bo crossfit generalnie tak naprawdę kładzie nam głównie nacisk na kondycję, czy na wytrzymałość, tak, powiedzmy wytrzymałość bardziej. Bo też kondycja kondycji nierówna, możemy kondycję rozpatrywać pod różnym sposobem, tak, na przykład inną kondycję potrzebuje zawodnik stójkowy, a inną zapaśnik. Bo zapaśnik walczy z ciężarem, izometrycznie trzyma, to jest taka wytrzymałość siłowa, powiedzmy, a zawodnik stójkowy bardziej potrzebuje kondycji na dużo ruchów, jak wykonywanie dużych, szybkich ruchów, także to zupełnie trochę coś innego. Tak, no bo też sobie powiedzmy od razu, jak już teraz powiedziałem o tym, czy zawodnik stójkowy, a zawodnik parterowy to jest taki sam sport? Kompletnie inny tak naprawdę, nie? Mimo że to jest tak jak z bieganiem, mimo że nazywamy, nie wiem, sprintera i maratończyka biegaczami, to tak naprawdę to są zupełnie inne sporty, tak? To jest w ogóle inne przemiany energetyczne zachodzą nam w grę, tak? I tak naprawdę zupełnie tam inaczej ci zawodnicy trenują. Tak? Na przykład wam powiem jeszcze ciekawostkę, na przykład dla konstruktorów robotów tych japońskich, co oni tak chodzą do roboty, wiecie, co Japończycy konstruują, to właśnie najtrudniej jest odwzorować ruch chodu człowieka, wbrew pozorom, bo my się skręcamy w torsie, a robot chodzi, wiecie, tak? Nie, on często się wywala po prostu, nie? W końcu. Dlatego bardzo, bardzo, to jest bardzo trudne. Nasze ciało tak naprawdę jest bardzo genialne, jeżeli chodzi pod tym kątem. Nasze ciało tak naprawdę ogólnie się skręca, wije, tak, mamy rotację i tak dalej. Ale crossfit ogólnie ma dominację ruchów tak naprawdę góra-dół, tak? Bo to wszystko jest podnieś, podrzuć, podnieś, podciągnij się. Tak naprawdę takie ruchy do przodu to mamy co? To mamy jakieś pompkę, jakieś bieganie, nie? To w sumie tyle by było gdzieś tam. Można coś tam jeszcze pokombinować. Ale mało stosunkowe jest takich ruchów, tak? Raczej, a my jako zawodnik sportu walki, no nie bijemy tam w sufit, nie? No chyba, że jakieś haka wyprowadzamy. Ale raczej walczymy z kimś, kto jest przed nami, nie? W ten sposób. Czyli dlatego crossfit nie do końca będzie dobry, tak? Elementy z crossfitu, czy tam raczej z innych sportów, bo crossfit jest w sumie czymś takim ogólnie wszystkim naraz, to jak najbardziej, tak? Dlatego jutro wam powiem, jak z tego mądrze korzystać. Trenowanie jedynie obwodowo, tak? Czyli ustawianie stacyjek, tak? I do zajazdu, nie? Hej. Ogólnie trening obwodowy można użyć też w innym aspekcie, nawet takim treningiem na zasadzie takiego układu nerwowego, czyli zrobić trening obwodowy, ale nie robić go na zasadzie takiego zajazdu na czas, tylko na przykład zrobić na powtórzenia. Tak, na dynamiczne powtórzenia, to na przykład można, na przykład niektórzy tak robią, jeżeli mają na przykład, nie wiem, wiedzą, że mają wieczorem jakąś ciężką sesję, na przykład jakiegoś tam egzaminu, o to można zrobić na przykład 5-6 ćwiczeń, po 5 powtórzeń, takich bardzo dynamicznych i to na przykład jest udowodnione, że pozwala nam się lepiej uczyć na układ nerwowy, ogólnie nam pobudza, nie? To chyba każdy z nas doświadczył, kto raz poszedł na jakiś trening, robi jakieś ćwiczenie dynamiczne, po prostu układ nerwowy się budzi, nie? I my wtedy lepiej zapamiętujemy, ogólnie sobie lepiej coś tam przypominamy. Można w ten sposób zrobić. Dlaczego wam o tym mówię? Dlatego, że czasami jest tak, że pracujemy z grupami po prostu, nie? Czy jako trenerzy sportu walki pracujecie z grupami na przykład, tak? Przychodzi do was grupa. No i wtedy co? No i wtedy nie możemy im zrobić na zasadzie takiego, wiecie, no każdy indywidualnie robić, tylko możemy zrobić na przykład trening obwodowy, tylko w inne, trochę inaczej ugryzione. Wiecie, o co chodzi? Pod tym kątem staram się wam to powiedzieć. Przesadny luz w okresie po walce. Czyli ten mit takich 8 tygodni przygotowawczych, tak? Czyli reszta high life, te 8 tygodni jestem w stanie się przygotować. Też jest to problem, choćby długo nie szukając, telefon z czwartku? Z czwartku. Dzwonił do mnie zawodnik karate, że wyskoczyły mu zawody gdzieś w Ameryce, nie pamiętam, w tej Ameryce Łacińskiej, gdzieś tam jakieś bardzo jakieś takie wysokie rangi zawody. No i on by chciał tam bardzo wygrać i ma te zawody za 3 tygodnie, czy jestem w stanie coś mu pomóc. No nie, tak, ja przez 3 tygodnie nie jestem w stanie jakikolwiek zrobić planu treningowego. Żeby to było 2 miesiące, to okej, jeszcze coś bym był w stanie, nie? Co innego też na przykład jak z Rafałem, gdzie z Rafałem już długo pracujemy, ja znam go, nie? Ja wiem, co to jest, z czym ma problemy, tak, wiem, że Rafał na przykład kondycję ma żelazną i u niego nie ma do końca sensu się zajmować kondycją, bo on przewalczy 15 rund i on wyjdzie do walki, następnej walki i tak dalej. Ale na przykład trzeba, żeby Rafał kończył lepiej ciosy, tak, że na przykład jak już wali, no to żeby ten przeciwnik nie wstawał, albo te ciosy przychodziły przez gardę, czy na przykład u niego na moc na przykład możemy się lepiej skupić. Też wiadomo, to będzie troszkę inaczej. Także wiadomo, wiecie, no też musimy mieć troszkę więcej czasu na to. Kopiowanie treningu innego fightera. Już pomijam, że jak ktoś kopiuje trening fightera w ogóle z innego sportu, czy zapaśnika do stójki, albo zawodnika 100 kg do zawodnika 60 kg, to jest też zupełnie coś innego. Zbyt ciężkie treningi, czy treningi do zajazdu, czy jak już robię, to już tam heja, musi być zajazd do pożygu, za przeproszeniem. Tak, nie do końca, wcale, że nie.
Trening taki właśnie, raczej trening taki motoryki powinien być takim bardziej takim treningiem skupiającym się na jednym, dwóch takich maksymalnych powtórzeniach, a nie na takim, wiecie, zajeździe, że ten zawodnik schodzi i w ogóle nie ma czym się tam, wiecie, jak się generalnie poruszyć. No chyba, że budujemy kondycję, no to wtedy jest troszkę coś innego. Lekceważenie drobnych urazów. Dobra, to tak, żeby was teraz obudzić, kto kiedyś z was miał tak, że coś go bolało, nie wiem, jakaś kostka, ręka i wchodził na trening, robił rozgrzewkę i przestawało go boleć? Ręka do góry? Chyba nie ma tej osoby, nie? No, generalnie przede wszystkim tak, strzela nam trochę adrenalina, także działa znieczulająco. Na przykład endorfiny też mocno działają znieczulająco, które się wydzielają podczas stresu. A dwa, ogólnie generalnie w naszym mózgu jest skrzyżowanie, tak? Czyli albo do naszego mózgu dociera sygnał o tym, że się ruszamy, albo o tym, że boli. I dlatego na przykład albo wy się ruszacie, albo czujecie ból. Na przykład ja miałem takiego znajomego, który wchodził na Kilimandżaro chyba. Ja mówię, że po pierwszym dniu miał takie zakwasy, że dla niego najgorszym, co było zrobić, to po prostu stanąć w miejscu, bo wszystko czuł. A jak szedł, to nie czuł tego, nie? Prostym przykładem, który każdy z was pewnie doświadczył w ciągu życia, to kto się z was kiedyś oparzył w rękę? Każdy, nie? I co robicie, jak się oparzycie w rękę? Jaki jest wasz pierwszy intuicyjny odruch? Czyli ruszamy, nie? Czyli zakłócamy ścieżkę. Tak, albo tak, i zakłócamy ścieżkę, nie? Zakłócamy po prostu ścieżkę tego bólu, nie? Czyli ruchem. Po prostu ruchem zakłócacie, to jest neurologia. Tak, ja sobie tego nie myślę, to jest po prostu neurologia, tak? To jest układ nerwowy. Ogólnie nasz układ nerwowy jest genialny. Ja o czym też dzisiaj wam spropowiem o tym układzie nerwowym, bo ja się nie fascynuję, jest wręcz niesamowity ten układ nerwowy, jak można nim sterować. Trening siłowy powinien być robiony rzadko, zwłaszcza jeżeli zbijasz wagę. Też zależy, powiem tak, jeżeli chodzi o zawodnika typowo takiego stójkowego, możemy robić ten trening jakiś tam okres przygotowawczy, później odpuszczać. Jeżeli chodzi o zawodnika takiego typowo parterowego, czyli MMA, no bo nie oszukujmy się, w MMA ktoś, kto jest dobrym zapaśnikiem, będzie dobrym fighterem, z reguły tak jest, lub zawodnik jakichś zapasów, tak dalej, to trening siłowy ja czasami ciągnę nawet do samego końca przygotowań walki, tylko zmodyfikowane, o czym wam powiem. I jest super, tak? Ten zawodnik mówi, że ma siłę na walce, tak, że się czuje pewniej. U zawodników takich typowo stójkowych raczej nie ma do końca to sensu, bo tam jest taka siła, aż nie odgrywa aż tak dużej roli. Wiecie, taka żywa, brutalna siła, nie? Także u nich raczej moc taka, tak? Czyli siła generowana szybko, o czym sobie za chwilę powiem. Aczkolwiek ktoś, kto raz się chyba w życiu tam jakimś klinczu z kimś tarmosił, no to chyba wie, jakie to jest wyniszczające, nie? Także też warto być trochę silniejszym mimo wszystko, żeby ten klincz z klinczu się wyrywać i nie dać się tak zmęczyć w tym klinczu. A są zawodnicy, którzy typowo klinczują właśnie po to, żeby męczyć zawodnika, tak? Są tacy zawodnicy. Zawodnik sportowalki powinien robić aeroby, by podnieść swoją wytrzymałość w walce. Też kolejny mit i oczywiście nie chodzi mi o to, żeby już całkiem zaniechać treningu takiego aerobowego, czy biegania, bo zazwyczaj zawodnicy stójkowi się dobrze czują, jeżeli trochę pobiegają, bo chodzi o tą pracę nóg, tylko czasami jest to po prostu naginane zbytnio, tak? Czyli zawodnicy robią to zbyt dużo tego wybiegania, a nie szkodzi, to nie jest tak, że nie wiem, wychodzicie do walki, bijecie się, nagle sędzia przerywa walkę i mówi, dobra, wiecie co, panowie, teraz 10 km, wracacie się, bijecie dalej, nie? Raczej to interwał, tak? Czyli bijemy się, przerwa, bijemy się, tak? Czyli gdzieś tam jest to raczej trening taki interwałowy. Co oczywiście to zbudowanie takiej bazy tlenowej poza sezonem, jak najbardziej takie wybieganie gdzieś tam w górach jest wskazane. Nie mówimy nie można teraz powiedzieć, że nagle to się stało złe, nie? Jak tam się kiedyś to robiono. Także to nie jest tak, tylko uważam, bo osobiście uważam, że jest przeceniany. Na przykład w takich sportach często się obserwuje, jak na przykład siatkówka każe się biegać siatkarzu po 10 km. Nie ma do końca sensu, tak? Ile on? Przecież on nie biega tak naprawdę mocno. On się przemieszcza z punktu na punkt, raczej u niego zmiana kierunków jest istotniejsza. Tak, a nie. Znaczy generalnie są takie badania na to, że na przykład utylizuje się wtedy lepiej kwas mlekowy, tak? Czyli to wtedy się nie czuje takiego spięcia. Z tym, że teraz właśnie dochodzimy do punktu, co jest już za dużo, a co jest za mało, nie? Czyli znaleźć gdzieś po środku. No bo teraz jeżeli ja na przykład ważę 100 kilo, ja bym chciał biegać powiedzmy 40-50 km tygodniowo, to ja sobie od razu będę miał kolana do wymiany prawdopodobnie, nie? Bo rozwala sobie kolana, tak? Już zawodnika ciężkiego już to bardziej odpada, nie? Na przykład, czyli u niego krótsze dystanse raczej. Wiadomo, tak? Czyli zależy u kogo też, nie? Ogólnie trening cardio taki, nie? Czy może to być bieganie, ogólnie trening cardio jak najbardziej też jest wskazany. Trójboiści też często robią trening cardio. Raz, że to pozwala im trochę te mięśnie trochę zluzować, nie ma tak dużo tego kwasu mlekowego w tych mięśniach. A dwa, wiadomo, no jeden trening też nie jest dobry, jeżeli my robimy tylko coś, no bo my jako ludzie, dlaczego my jako ludzie rządzimy tą planetą? Jako ludzie, tak? Rządzimy.
Dlatego, że jesteśmy wszechstronni tak naprawdę. Mam genialny układ nerwowy, jesteśmy wszechstronni, tak? Czy nie wiem, no was pies was zagra na wiolonczeli? Nie zagra, nie? Pójdzie, zrobi hamburgera? Nie zrobi. Pojedzie samochodem? Nie. A ja wszystko to zrobię. Co prawda może nie zrobię tego tak dobrze na zasadzie, nie wiem, nie pójdę popływać tak dobrze jak delfin, tak? Ale coś tam popływam, tak? Właśnie najgorsze jest takie zamykanie się w jednej tak naprawdę jakiś tam aspekcie, tak? Czyli to robienie wszystkiego jednego. No to jest zmiana mu po prostu trochę tego bodźca treningowego, czyli zrobienie coś innego. Znaczy ja mówiłem wam tutaj przy tym maratończyka, tak? Czyli czego pobudzić, żeby on ostatnio biegał długich dystansów, a właśnie zawodnika sportu walki właśnie poza sezonem dobrze, żeby trochę wybiegał sobie, tak? Żeby zmienił, zrobił taki no, wiecie, pobudzony i wiecie, tam stopką mu tam przywalić, tylko żeby się trochę zluzował, tak? Po takiej zasadzie, tak? Że to jest taka fajna zmiana. Tak, ogólnie jeżeli miałbym taki rozpisać protokół nie dla sportowca, tylko dla osoby zdrowej, no to nie wiem, raz iść na siłownię, raz iść pobiegać, raz iść na rower, raz iść na basen, czy coś cały czas rób coś innego tak naprawdę, nie? To aparat ruchu będzie cały czas tak naprawdę najzdrowszy. Tak? Tylko mówię, to jest generalnie trochę przeginamy, tak, z tym. To się też troszkę zmienia, tak, ale mówię, no też nie każmy zawodnikom teraz biegać, to wiecie, codziennie 10 km, bo to nie do końca będzie jakieś tam miało przełożenie, tak? Na pewno interwały będą miały większe przełożenie u zawodnika sportu walki. U parterowca już tym bardziej, tak? Gdzie on raczej nie biega, czy nie ma mniej tej pracy nóg, raczej on w zwarciu walczy, nie? Czyli raczej tego trzyma kogoś i nie pozwala mu się wyrwać z tych kleszczy.